Mogłam się zerwać zaraz po chemii, to przynajmniej bym nie musiała już przychodzić na to kretyńskie przystosowanie obronne w kraju, gdzie nie ma wojny. Wiem, że to się może przydać, że trzeba znać podstawy. No ale kurde, nie lepiej nauczyć mnie, co robić, jak wyją syreny, gdzie są schrony w mieście, albo skąd wziąć czystą wodę? Tylko zamiast tego uczymy się od razu, jak skutecznie kogoś zajebać? Masakra. Znowu będzie remont sali, ale przynajmniej nie przyniósł granatu jak rok temu. 105 wciąż jeszcze nie odbudowali. Powiedzcie mi, po co uczymy się używać broni? Kto mi odpowie? Bukowski. Żeby móc się bronić? Bzdura! Używamy broni po to, żeby zabijać, mordować. Nasi wrogowie mają wąchać kwiatki od spodu. Rozumiesz? Pozwólcie, że opowiem wam co nieco o historii przemysłu militarnego. Jak już nas Merkelowa wyruchała z tym całym imigranckim burdelem, no to przynajmniej będę wiedziała co i jak. Chociaż może nasza patriotyczna husaria nas obroni? Kto wie? Zresztą, kogo to obchodzi? Teraz, kiedy zaraz wakacje. Może na Mazury w tym roku? Albo w góry? Chociaż w Karkonosze bym pojechała. Do Samotni albo... Włodowska do ciężkiej armaty! Co ty robisz? O czym ty myślisz? Shit. No bo ja myślałam o tych, o samolotach, bo chciałabym być w lotnictwie. O samolotach. Podniebne szakale. Pamiętam to jak dziś, kiedy testowaliśmy pierwsze modele Tupolewa. Tu-154, niezawodny, najlepszy. A wszyscy i tak myślą, że to był wypadek. Dupa uratowana. No dobra, teraz na spokojnie przeczekać ten cały bełkot i retro wspominki, dzwoneczek i spadamy do domu. Level w Overwatchu przecież sam się nie nabije. O, właśnie. Ciekawe, co tam nowego w zagraniu. No dobrze, młokosy. A, trudno. Kto chce się nauczyć strzelać? A ktoś inny? Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ten dzień może nagle otrzymać nieoczekiwany zwrot akcji. Przeładuj. Na przykład w postaci... Samo postrzelenia się. No, w sumie czemu nie? Liczyłam na coś więcej, ale dobre i to. Dobrze, rekruci. Co wyciągnęliśmy z dzisiejszej lekcji? Żeby zawsze celować w głowę? Skowyrski, skończ już grać w tego CS-a! Teraz powiedzcie mi, co robimy, kiedy tutaj delikwent leży na podłodze i powoli się wykrwawia? Kogo wzywamy? Medyka. Bardzo ładnie. Skłodowska, tutsuit, rusz dupę i lecisz po doktora Lubicza, on będzie wiedział, co robić. I tak też dzięki głupocie innych zostaje się bohaterem w swoim domu. No, może w swojej klasie, dobre i to. Jak wrócę, to może reinstalnę sobie Battlefielda, to przynajmniej nauczę się czegoś konkretnego. Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subujcie kanał i nie zapominajcie o zajegraniu. Tam dowiecie się nieco więcej o grach, a opowiem o nich ja. Do zobaczenia.